Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybaczcie, że w ten sam dzień, a dokładnie w dzień Pański, w niedzielę październikową, wrzucam już drugi film na YouTubie. Ale parę myśli przechodzi przez moją głowę, przez moje serce, też wieloma refleksjami a propos Słowa Bożego dzieliłem się z moimi parafianami. I w związku z tym ten wieczorny filmik, chociaż dla Was może to być poranny albo południowy, jakkolwiek obejrzycie to, co właśnie teraz nagrywam. Może myśl pierwsza, a będzie ich kilka. Kiedy modliłem się dzisiaj godziną czytań, przypomnę, że brewiarz to jest taka księga złożona ze świętych innych ksiąg biblijnych, przede wszystkim z psalmów. Kiedy ksiądz zostaje wyświęcany na prezbitera, to między innymi przyrzeka odmawianie modlitwy kościoła, czyli brewiarza. Dla takiego zwykłego księdza diecezjalnego, którym na przykład ja jestem, brewiarz składa się z kilku części, z pięciu. Jutrznia, czyli mniej więcej o poranku, po wschodzie słońca. Godzina czytań, o której przed momentem wspomniałem, ona zawiera dwie duże lekcje, czyli dwa duże czytania. Zazwyczaj pierwsze jest z Pisma Świętego, a drugie jakieś okolicznościowe, na przykład ojców Kościoła albo czytanie jakiegoś świętego, jeżeli to jest dzień wspomnienia jakiegoś danego patrona. Trzecią modlitwą jest modlitwa albo przedpołudniowa, albo południowa, albo popołudniowa. Czwartą nieszpory, czyli wieczorem, no i na zakończenie dnia kompleta. Wiem, że wielu wiernych świeckich również odmawia brewiarz, niekoniecznie pięć części, chociaż są i tacy, którzy tych pięć części odmawiają. Są w zakonach takich monastycznych z kolei praktyki, że tych modlitw brewiarzowych jest nieco więcej. No i kiedy diakon zostaje wyświęcany na kapłana, czyli prezbitera, przyrzeka między innymi modlitwę kościoła, to znaczy brewiarz jest przede wszystkim modlitwą, no właśnie, za Kościół, jest modlitwą w intencjach tych, których Kościół się modli, a że Kościołem jesteśmy my wszyscy, to poniekąd to jest mój psi obowiązek, żeby się codziennie tych pięć razy modlić za wszystkich w Kościele i w intencjach tych, które wypowiadają wszyscy wierni w Kościele. To jest pewien rodzaj pańszczyzny, którą daje Kościołowi. I niech to nie zabrzmi jak jakaś męka czy cierpiętnictwo, chociaż brewiarz czasami bywa trudny. I czasami rzeczywiście jest tak, że mówię Panu Bogu, dobra, zrobię swoje, bo najważniejsza jest wierność i serce przylgnięte do Pana Boga, ale czasami jakbyście zapytali się mnie, o czym było dane czytanie, byłoby mi nie jeden raz trudno. No przyznaję się do tego, ale najważniejsze jest to, żeby nie machnąć na to ręką, mówiąc, no dzisiaj po prostu jestem tak rozproszony albo tak jakoś padnięty, że sobie już daruję brewiarz. Nie, to jest najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić. To samo, jeśli chodzi o modlitwę. Nieważne, że twój umysł nie nadąża za tobą. Ważne, że twoje serce jest blisko Pana Boga. No czasami jest tak, że nawet kończy się Ewangelia, choćby w Dzień Pański, czyli w niedzielę, jakby się ktoś zapytał wiernych obecnych na mszy świętej, o czym był ten tekst biblijny, to wielu też nie potrafiłoby odpowiedzieć. Pewnie niektórzy z własnej ignorancji, własnego lenistwa duchowego albo jakiegoś rozproszenia, w które sami wpadli, bo na przykład ktoś za późno przyszedł do kościoła i ciągle jeszcze w głowie mu się merda to, co zrobił w domu. Albo tak długo siedział na telefonie, że później trudno mu się wyciszyć. A czasami te rozproszenia po prostu są, przychodzą. I człowiek nawet jak chce, to nie może. No różnie z tym bywa. Najgorzej machnąć na to ręką. A przecież jak słyszymy, że Pan Bóg nam mówi przez swojego Syna Jezusa Chrystusa o modlitwie i zapewnia nas, że będziemy wysłuchani, to przede wszystkim chodzi właśnie o wierność tej modlitwie. Nie to, że ona raz na jakiś czas jest taka mocno emocjonalna, że czuję wręcz, jak się modlę. A być może tak jest, że na końcu świata, po twojej i mojej śmierci, dowiemy się, że najpiękniejsze modlitwy to były te, które po ludzku mi się nie udały.
I może tak Pan Bóg powie, słuchaj, wtedy, kiedy się nawet męczyłeś, kiedy ciebie wszystko denerwowało dookoła, ale dawałeś mi swoją miłość, to było dla mnie najpiękniejsze. Nie to, że na tych ruchach kościelnych, wspólnotowych, byłeś 500 metrów nad posadzką, takie wzniosłe pieśni wyśpiewywałeś, albo to słowo powodowało, że miałeś łechcenie w swoim serduszku i wtedy mówiłeś, kocham Cię, Panie Jezu. Nie! Najwierniejszy byłeś dla mnie wtedy, gdy spadł na ciebie ciężar, jakiś duchowy czołg, a ty przy mnie wytrwałeś. No więc się rozgaduję. Tak to czasami jest. No więc w dzisiejszej modlitwie, w godzinie czytań, mamy początek księgi proroka Aggeusza, czyli rozdział pierwszy. I słowa, które w pewnym momencie przeczytałem na modlitwie, no przewertowały dzisiaj moje serce i mój umysł. Fragmencik, posłuchajcie tej księgi Aggeusza. A teraz mówi Pan zastępów. Rozważcie tylko, jak wam się wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. No i pomyślałem o Kościele. O tym kryzysie, który posiadamy. Tak bardzo chcemy, żeby ludzie z Kościoła nie odchodzili. Tak bardzo czasami wszystko przekombinowujemy, żeby ludziom się podobać, żeby ludzi przyciągnąć. Ach, czasami jesteśmy przez to niewierni Chrystusowi. Czasami bardziej pokazujemy siebie, żeby innych zachęcić do tego, żeby było jak najwięcej uczestników naszych nabożeństw, jakie prowadzimy, albo zamieniamy się w celebrytów zamiast w celebransów. No, zanim dokończę tę myśl z księgi Aggeusza, dzisiaj między innymi na mszy świętej moim parafianom mówiłem, bo Ewangelia, przypomnę, składa się z dwóch części, chociaż ksiądz dzisiaj miał prawo tylko przeczytać część pierwszą. Nie wiem, jak to było u was. Ja dzisiaj czytałem w całości o dialogu pomiędzy Jezusem a młodzieńcem bogatym, a w drugiej części, to jest ostatni akapit, była rozmowa pomiędzy świętym Piotrem a mistrzem. I w zasadzie w całej Ewangelii chodzi o to samo. To znaczy, ostatecznie no, święty Piotr mówi, Panie, przecież porzuciliśmy wszystko dla Ciebie, opuściliśmy wszystko dla Ciebie. Dlatego wierzymy, że to ma sens. I Pan Jezus odpowiada Piotrowi, no tak, jak wszystko opuszczacie dla mnie, to na tej ziemi jeszcze stokroć więcej otrzymujecie. No ale w tej Ewangelii jest pewien paradoks. Pamiętacie, co się działo na Golgocie, jak Pan Jezus umierał? On, który opuścił niebo dla nas, stając się człowiekiem, chcąc nas zbawić, dając nam siebie całkowicie, nie oszczędzając siebie ani na centymetr, został ostatecznie opuszczony przez wszystkich niemal, z wyjątkiem kilku. A co gorsze, i co jeszcze trudniejsze, jedno z siedmiu słów, jakie Pan na Golgocie wypowiedział, brzmiało: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Jak idziesz za Jezusem i opuszczasz swoje niebo, czyli potrafisz dać Panu Bogu wszystko. Nie jest dla Ciebie ważne to, że ktoś na przykład w pracy, na uczelni, wiedząc, że jesteś katolikiem, nie tylko w teorii, ale naprawdę wierzysz w Pana Jezusa, pokaże Ci, uderzając palcem w czoło, że jesteś jakiś nawiedzony, ale ty się tym nie przejmujesz. Opuszczasz to, że ktoś może o tobie dobrze powiedzieć. To dla ciebie ostatecznie nie ma znaczenia. Opuszczasz ojca, matkę, swoje pole, to o czym mówi święty Piotr. Tak. I stokroć więcej na tej ziemi otrzymujesz. No bo okazuje się, co zresztą już nawet ojcowie Kościoła podkreślali, że to słowo opuszczać w języku biblijnym ma również inne znaczenia. To jest pewien paradoks Słowa Bożego, bo to słowo greckie opuszczać ma również znaczenie, że ja umiem odpuścić, przebaczyć, nie czuję urazu w swoim sercu wobec Ciebie, mimo że jesteś kimś, kto rzuca w moim kierunku kamienie, ja Ci wybaczam, ja tego kamienia nie odrzucę. I pewnie dlatego Pan Jezus mówi, tak, jak opuszczasz wszystko dla mnie, to zyskujesz jeszcze na tej ziemi o wiele więcej. To znaczy człowiek, który naprawdę wierzy, naprawdę idzie za Jezusem, nie jest katolikiem w teorii, nagle odkrywa w swoim życiu, że ma pewne dary, które sam nie wypracował, bo nie był w stanie tego uczynić, tylko dostał pewien prezent od Najwyższego.
Na przykład umiem przebaczyć. Na przykład nie jestem mściwy. Nie chcę obgadywać, nie chcę plotkować, nie chcę oczerniać. Chcę błogosławić drugiemu człowiekowi. Czyli człowiek idący za Jezusem otrzymuje więcej darów jeszcze na tej ziemi, niż ten, który za Chrystusem nie wędruje. Ale co to znaczy opuścić wszystko dla Jezusa? No właśnie, Jezus opuścił swoje niebo dla człowieka, a na końcu i tak został opuszczony przez wszystkich i na końcu jeszcze powiedział: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Chcesz iść za Jezusem? Czy jesteś gotowy na to, że spotka ciebie opuszczenie, nawet jeżeli ty wszystkich opuściłeś dla Jezusa? Bo my czasami, tkając relacje z Panem Bogiem, jesteśmy trochę tacy interesowni. Panie Boże, ja się dużo modlę, chodzę do kościoła, angażuję się, no więc jakieś bonusy mogłyby na mnie spadać, jakieś gratisy mógłbyś mi dawać. Nagle się okazuje, że ciągle wiatr wieje mi w oczy, że żadnych cudów w moim życiu nie ma i mam ochotę wykrzyczeć jak Jezus, ja tyle dla Ciebie, Jezus tak nie robi, przepraszam, mam ochotę wykrzyczeć, tyle dla Ciebie robię i teraz jak Jezus, dlaczego mnie opuściłeś, Boże? Śmieją się ze mnie ci, którzy z Ciebie szydzą i kpią. Lepiej im się powodzi w życiu. Jesteś na to gotowy, idąc za Jezusem, że opuści Ciebie nawet poczucie Bożej opatrzności, chociaż Bóg i tak nigdy Ciebie nie opuści. Ale przecież dokładnie ten stan przeżywał Jezus na Golgocie. I to starał się powiedzieć Pan Jezus bogatemu młodzieńcowi. Czy jesteś na to gotowy? Dlatego zostaw wszystko i chodź za mną. Czy jesteś gotowy na taki rodzaj opuszczenia? Piotr to zrozumiał. To jest właśnie dzisiejszy akapit. Kiedy szedł na krzyż i umierał dla Jezusa i wszystko po ludzku tracił, to wiedział, że to ma sens. Nawet jak czujesz ciemną noc wiary, czujesz się nawet odepchnięty przez Pana Boga, ale pozostajesz Mu wierny. To ma sens. Miała być jedna myśl, teraz już była druga i może i trzecia. Cofam się do księgi Aggeusza. Teraz myślę o naszym kościele, gdzie nam wiele rzeczy upada, gdzie właśnie próbujemy chwytać się różnych metod, żeby tych ludzi przyciągnąć do kościoła. Jesteśmy zdruzgotani tym, że jedna akcja, druga akcja, a ludzi i tak nie ma. Ja czasami rzeczywiście mam wrażenie, że niektórzy chcieliby być ciągle stymulowani, nawet w parafii. Dzisiaj kiełbaska, jutro może jakiś film. No ale halo, halo, jak was msza święta sama w sobie nie pociąga, jak nie chcecie poznawać sakramentów, nie chcecie rozważać Słowa Bożego, to nie mam ochoty was przyciągnąć na inny sposób. No nie mam, no po prostu nie mam. Jak czasami niektórzy wkładają mnie właśnie w taką rolę, że ja mam być uśmiechniętym aktorem, reżyserem parafii, to wierzcie mi, czasami się denerwuje o to powołanie, które tak jest wykrzywiane przez różne ludzkie potrzeby. Nie chcę. Wolę, żeby w parafii zostało 50 osób, 150, 250. Dzisiaj było liczenie w parafii. U mnie w parafii mniej więcej 17-18% osób regularnie chodzi na niedzielną mszę. Tak było też rok temu. Prawie się nic nie zmieniło. Są zrywy, na przykład jak święcę różańce. Jest zryw, jest więcej ludzi. Albo jak jest jakaś inna uroczystość. I czasami człowiek sobie mówi, co jest nie tak, ale z drugiej strony Bogu dzięki za tych, którzy są. Aggeusz, wybaczcie, to moje gadanie dzisiaj. To mówi Pan, rozważcie tylko, jak wam się wiedzie. Siejecie wiele, a plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, ale nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje, odkładając do dziurawego mieszka. No przecież w kościele przede wszystkim chodzi o głoszenie Chrystusa. Grzejecie, a się nie ogrzewacie. Pijecie, a nie gasicie pragnienia. No bo my się czym karmimy w kościele, jeżeli nie Jezusem, Jego pokarmem, nie sakramentami, nie Słowem Bożym? Nie rozkochiwaniem w mszy świętej, tylko o jakiś seans rzeczywiście filmowy, o kolejna wycieczka. A teraz, co jeszcze można wymyśleć? No co jeszcze, może z komórkami przyjdźmy i się wzajemnie nagrywajmy. Dobra, niech to będzie. Oczywiście macie świadomość, jeżeli mnie regularnie słuchacie, że ja nie jestem do końca tego przeciwnikiem, ale często mam wrażenie, że to zastępuje
życie katolickie, że ten katolicyzm dzisiaj wygląda jak takie obijanie się od ściany do ściany, a ja uważam, że dzisiaj trzeba nam wrócić do katolickości i to spowoduje, że te pęknięcia w Kościele zostaną pozalepiane przez Pana Boga. No i między innymi taką refleksję mam po księdza Geusza, który dopowiada, tak mówi Pan zastępów, wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Rozważcie tylko, jak wam się wiedzie. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy i to niewiele, znieśliście do domu. Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. No właśnie. Im więcej w Kościele ciągle myślimy nad sobą. Oj, posłuchajmy się wzajemnie. Co ty masz do powiedzenia? Co ty masz do powiedzenia? Co ty masz do powiedzenia? To znaczy, że my się ciągle swoim domem zajmujemy, żeby nam było przyjemniej, wygodniej. Och, ja się czuję niedoceniony. O, ja niezauważona. Ja nie mówię o grzechach Kościoła, które należy zdeptać, za nie przeprosić, ale mówię o tym, że doszliśmy do jakiegoś takiego egocentryzmu, egotyzmu w Kościele, że się ciągle kręcimy wokół siebie. Och, Przestaliśmy budować dom Boży, a zaczęliśmy się zastanawiać, jak nam ma być większy komfort. Och, nie przyjmuję komunii. Ach, teraz słyszę, że mogę, nie muszę iść do spowiedzi. No w końcu ktoś o mnie pomyślał. Nie, że ja pomyślałem o życiu wiecznym, tylko ktoś pomyślał o tym, jak załagodzić ten mój ból przybity na pluszowym krzyżyku. Im bardziej się tym zajmujemy, tym bardziej dom Boży jest plugawiony. Dlatego jeszcze raz, powrót do katolickości, msza święta niedzielna, od niej się wszystko rozpoczyna i na niej kończy. Życie sakramentalne, nauki katechizmu, co jest, jak i kiedy, a nie jakieś beblanie, jakieś uśmiechanie, jakieś heheszki na mszach, dialogi, które nic nie wnoszą. No właśnie. Ja jeszcze coś miałem powiedzieć, ale chciałem dorzucić na koniec bonus. A może pozwólcie, że taki bonus na koniec dorzucę. Teraz pobłogosławię, a ten bonus dotyczy się tego, że parę lat temu, jak głosiłem Słowo Boże w jednej z parafii kalifornijskiej w Stanach Zjednoczonych, w parafii w San Jose, czyli w Świętym Józefie, no to tak jeżdżąc też między parafią a następną parafią, no miałem taką refleksję i ten filmik, taki bonusowaty, gratisowy, tak na koniec mojego dzisiejszego wywodu. Niech Pan Bóg was błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystko na chwałę Bożą. Amen. Przemierzamy miasta Kalifornii, które mają przepiękne nazwy. Santa Barbara, San Francisco, czyli Święty Franciszek, Święta Barbara, Święta Monika. Los Angeles, czyli miasto aniołów. I niestety, wielu mieszkańców, turystów tych ziem nie ma zielonego pojęcia o tym, kto jest patronem tych miast, tych miejscowości. Dlatego modlimy się, żeby te miasta ponawracały się. Zbliżam się do Los Angeles, więc... Świętymi aniołami wielbimy się.